Cześć, tutaj Bartek. Witam na prezentacji projektu HENS, Humans, Earth, Nature, Society, czyli nic więcej jak społeczność ludzi, ziemi i natury. Tematem przewodnim prezentacji projektu to ewolucja świadomości napędzana Twoją inicjatywą. A więc tak. Prezentacja będzie przedstawiała, o co chodzi w życiu i w świecie bez pieniędzy poprzez projekt Humans Earth Nature Society oraz jak zacząć to wdrażać, nie czekając na niczyją pomoc rządową czy instytucjonalną. A więc tak, wspólne wartości takie jak ludzie, ziemia, natura, kreowanie świata w oparciu o relacje, samorozwój i osobistą inicjatywę są uniwersalnymi wartościami budującymi mosty pomiędzy ludźmi na całym świecie, bez względu na to, kim są w obecnej chwili. Stąd też wymyślona przeze mnie nazwa Humans Earth Nature Society, gdyż te trzy czynniki są dostrzegalne ludzkim okiem i są uniwersalne. To znaczy, że bez względu, czy ktoś mieszka w Polsce, Czechach, Paragwaju, Boliwii, Tajlandii czy Mongolii, będzie wiedział, że to jest wartość, którą on również rozpoznaje i widzi w otaczającym go świecie, czyli ludzie, ziemia i natura. To nas będzie łączyło w świecie bez pieniędzy. HENS, projekt HENS jest ewolucyjnym narzędziem, platformą używającym jako nową walutę relacje i kontakty. Rozwój tej społeczności, tego świata opiera się na rozwoju i inicjatywie jednostki oraz wydobywaniu unikalnych pomysłów, umiejętności czy wiedzy. Chodzi o to, że w naszych relacjach przestaniemy używać pieniędzy, a będziemy bazować na naszych kontaktach i relacjach, a napędzanie ludzi i całego świata będzie się opierało na rozwoju, inicjatywie każdego z nas osobna. Czyli mnie będzie zależało, żebyś ty się rozwijał, bo twój rozwój będzie wpływał pozytywnie na mnie. Ale naszymi motywami, naszą motywacją będziemy my nawzajem, a nie pieniądz. Będziemy my nawzajem oraz ziemia i natura. Projekt HENS opiera się o zasady działania życia i natury poprzez swobodny dostęp do tego, czego się naprawdę potrzebuje oraz swobodę w dzieleniu się z innymi tym, czym możemy się podzielić. Życie w zgodzie z samym sobą oraz w zgodzie z innymi. Projekt HENS wspiera inicjatywę osobistą i unikalność, promocję regionu, życie w harmonii z naturą, zmniejszenie konsumpcji i zużycia, zdrowy tryb życia, twórczość i kreatywność, relacje międzyludzkie, rozwój osobisty i naukę, pomoc innym. To są rzeczy, które w projekcie HENS są promowane i które projekt HENS chciałby opierać swój rozwój, na których chciałby opierać swój rozwój. W społeczeństwie bezpieniężnym, w społeczeństwie HENS i tak ja widzę nas wszystkich, będziemy wzrastać w harmonii ze wszystkimi i wszystkim, co nas otacza, bo naszą motywacją będziemy my bezpośrednio. Nic, co pomiędzy nami, czyli pieniądz, tylko my. Więc ja opisuję HENS jak wodę, która ma taką zdolność, że trzyma się razem. Nawet jak się ją rozdzieli, ale przybliży, to ona jest w stanie się znów złączyć, albo doświadczenie z przemieszczaniem się wody z jednego kubka do drugiego dzięki położeniu papieru kuchennego. Woda podąża za sobą.
I woda trzyma poziom. Nie da się tego poziomu zwiększyć, podwyższyć bez zwiększania objętości wody. I w tym miejscu objętością w chęć jest objętość świadomości, czyli rozwijanie świadomości. Dzięki temu my wspólnie będziemy się podnosić, nie tylko ktoś zaraz opadnie, tak jak jest to w świecie religii pieniądza, tylko my tutaj wspólnie, ramię w ramię, ręka w rękę, będziemy dla swojego dobra wzrastać, korzystając z tego, co jest już dostępne. W społeczeństwie chęć każdy staje się osobistym szefem, właścicielem, liderem i przede wszystkim specjalistą od samego siebie i nie wychodzi poza kompetencje bycia sobą. Tym samym przestaje być potrzeba zarządzania i decydowania o kimkolwiek innym poza samym sobą, gdyż właśnie w takim świecie bez pieniądza nie będzie potrzeba kierowników, zarządców, guru czy stanowisk tego typu. Każdy będzie zgłębiał się i zastanawiał, czego potrzebuje, żeby miał się dobrze i poświęcał czas na to, żeby to zrozumieć, żeby się tego nauczyć, żeby to rozwinąć. Nie trzeba będzie polegać na kimś, kto powie ci, co masz robić. Bo w chęć nie pytamy i nie będziemy mówić, co masz zrobić, żebyś się rozwijał, był zdrowszy, czy było ci lepiej. W chęć zapytamy ciebie, czego potrzebujesz, żebyś się rozwijał, był zdrowszy i czuł się lepiej. Więc jeżeli będziesz potrzebował wakacji przez najbliższe 2 lata, to nie widzę żadnych przeszkód, żebyś takie wakacje otrzymał. Jeżeli czujesz, że to jest taki czas, który ci pomoże w tym, żeby od czegoś odpocząć, coś zrozumieć, coś rozwinąć, to po prostu mamy czas, mamy miejsce, mamy przestrzeń, mamy surowce i każdemu możemy to udostępnić. Projekt HENS chce rozwijać się w oparciu o osobiste ponoszenie logicznych konsekwencji wynikłych z realizacji swoich inicjatyw i potrzeb. I to rozwiązanie będzie mogło zastąpić dotychczasowe systemy kar oparte na grzywnach, mandatach czy więzieniach. Zakładam w projekcie HENS to, że Twój swobodny dostęp do wszystkiego jest oparty na tym, że stajesz się swoim właśnie specjalistą od siebie. Każda konsekwencja, która będzie wynikała z Twoich działań, inicjatyw, będzie jakby podlegała zarządzaniu przez samego Ciebie. Tak? Czyli nie będzie czegoś takiego, że coś zrobiłeś, gdzieś nabrudziłeś, coś zepsułeś i ktoś inny będzie miał to przyjść naprawić za Ciebie. Nie. W świecie bez pieniędzy i jakby w tym świecie ludzi, ziemi i natury, jeśli nie będziesz wiedział, jak sobie poradzić z tym, to każdy będzie mógł ci służyć jako pomoc w nauczeniu ciebie, pokazaniu tego, jak sobie będziesz mógł radzić. Nie będzie potrzeby robienia czegoś za ciebie. Ten system pozwala na to, że rozwijamy się wewnętrznie i rozwijamy własną siłę i pewność siebie, a nie uzależnienia i zależności od czegoś innego, kogoś innego. Dodatkowo przy zderzaniu się z konsekwencjami własnych czynów zachodzą pewne procesy rozważania na temat tego, czy ta inicjatywa, czy ta potrzeba faktycznie jest na tyle wartościowa, żeby dalej ją kontynuować. W chęć technologii będziemy używać dla ludzi, a nie do kontroli ludzi. Gdyż ja nie jestem zwolennikiem całkowitego rozstania się z technologią, ale zaczęcia używać ją w celach służących pomocy człowiekowi, a nie monetyzacji człowieka lub po prostu kontroli tego, co robi. Bo jest bardzo dużo wartościowych pomysłów, które ze względu na to, że
rozwiązałyby problemy, a tym samym nie tworzyłyby jakiejś spirali konsekwencji, nie są wprowadzane do użytku publicznego, bo w związku z tym nie można byłoby zarabiać, więc są wprowadzane rozwiązania, które tylko chwilowo czy tymczasowo rozwiązują problem, ale nie pomagają go rozwiązać w całości. W HENS takich technologii byśmy szukali, które by pozwalały nam na to, żeby zamknąć pewien temat, rozwiązać pewien problem i iść dalej do przodu z spokojem i głową pełną pomysłów, rozwiązań i chęci do tego, żeby dalej działać, rozwijając siebie i tym samym cały świat. W HENS jedynym uzależnieniem będzie samoświadomość i samorozwój. Tak to widzę, ze względu na to, że właśnie na jego bazie będzie oparte wzrastanie tej społeczności ludzi, ziemi i natury. Czyli mój rozwój, moja nauka, moje poszerzanie wiedzy, umiejętności i świadomości jest tym, co napędza rozwój nas jako ludzkości. Nie wzrost ekonomiczny czy gospodarczy, tylko mój osobisty wzrost i rozwój napędza to, żebyśmy my wszyscy mieli się lepiej. Wartości HENS, czyli to, na podstawie jakich treści, które są w opisie całej idei i projektu HENS uwzględnione i szczegółowo opisane, są to ludzie, ziemia i natura, społeczność, kontakt, relacje, decentralizacja, bez pieniędzy, czyli nie używanie pieniędzy, szczerość i zaufanie, pomoc, akceptacja, wolność, samoświadomość i samorozwój, inicjatywa osobista. To są wartości, na podstawie których projekt ma funkcjonować, z których wszelkiego typu inicjatywy mają czerpać swoje źródło. Każda z tych wartości jest w opisie, który będzie dostępny w linku albo pod tym filmem, albo ogólnie w narzędziach typu YouTube i Facebook. Będzie można sobie ściągnąć i przeczytać dokładne opisy tych wyjaśnienia tych wartości i pojęć. I teraz tak, zestawienie działania procesów jakby takich codziennego funkcjonowania właśnie w tym rzeczywistym społeczeństwie ludzi, ziemi i natury, czyli w HENS, do zestawienia w świecie jakby dotychczas funkcjonującym w oparciu o religię i wiarę pieniężną. A więc tak, kiedy rano się budzisz i odczuwasz osobistą potrzebę, czyli tutaj patrzymy na HENS, osobistą potrzebę lub inicjatywę, chcesz coś zrobić, czegoś potrzebujesz, ze względu na to, że jest swobodny dostęp do wszystkiego, do ludzi, do surowców, do materiałów, do miejsc, możesz w swoim tempie świadomości po prostu zmierzać w stronę tego celu. Z mojego doświadczenia wiem, że taki proces odbywa się w odpowiednim tempie w stosunku do świadomości i możliwości człowieka, czyli cała energia, cały impet, inicjatywa harmonijnie współgrają z osiągnięciem tego celu. W systemie ekonomicznym jest to realizowane inaczej, czyli budzisz się rano, odczuwasz jakąś potrzebę osobistą lub potrzebę jakiejś inicjatywy i zanim osiągniesz ten cel, musisz wpierw zajść do miejsca, w którym zdobędziesz pieniądze. Tak? Czy chcesz coś zjeść, w cudzysłowie, czy chcesz coś dostać, czy chcesz gdzieś pojechać. I ten proces z mojego doświadczenia
i z mojego punktu widzenia odbywa się za szybko lub za wolno w stosunku do świadomości i możliwości człowieka. Podam dwa przykłady. Telefon komórkowy, który dzięki pieniądzom może dostać się już w ręce 5, 6, 8, 10, 12-latka, ale ta osoba nie jest, ta istota nie jest koniecznie gotowa na to, żeby funkcjonować i używać takiego urządzenia, ale może do niego mieć już dostęp. Wtedy ten proces zdobywania tego celu odbywa się za szybko w stosunku do swoich możliwości. I inny przykład, chęci posiadania domu, czy jakby opiekowania się jakąś przestrzenią, która się na przykład w nas zrodzi. Nie możemy iść po prostu na jakieś miejsce i tym miejscem się opiekować, zarządzać i dbać o nie i dzięki temu realizować się. Wpierw musimy spełnić kryteria finansowe, czyli zdobyć odpowiednią ilość cyferek na komputerze bądź papierków w portfelu, żeby to zaszło. I czasem zdarza się, że ten cel jest przeniesiony w czasie i sam ten jakby ta energia, która jest zużywana na zdobywanie tych punkcików pieniężnych, wytraca energię i ideę tego, dlaczego się chciało mieć to miejsce i ten dom pod swoją opieką. Więc jeśli na przykład chcesz mieć dom, to i tak musisz później pracować 5-8 godzin w takim jakby standardowym schemacie, żeby móc cieszyć się tym domem, zamiast po prostu cieszyć się tym domem i nim zarządzać. W tej społeczności rzeczywistości ludzi, ziemi, natury nie byłoby takiej potrzeby. Po prostu byłbyś gotów na to. Sama twoja gotowość, inicjatywa by wystarczyły do tego, żebyś mógł się tym zająć, bo ty będziesz mierzył się z konsekwencjami swojego zarządzania tym budynkiem, miejscem. A więc tak, świat bez pieniędzy i rozwijanie tego, jak to działa i jak zacząć. A więc będzie się to opierało na ewolucji świadomości, bo sama zmiana funkcjonowania świata zachodzi w głowie. Religia pieniądza opiera swoje życie na wierze, w tym, że ktoś wierzy w to, że tak ma to funkcjonować, więc cały proces tej ewolucji, bo w Chęc nie mówi się o rewolucji i nie mówi się o wojnach. Rozumie się, że jest to proces wprowadzania tej zmiany w głowie do innego funkcjonowania świata. Więc jest to ewolucja świadomości z wiary w religię pieniężną do wiary w system bezpieniężny. Ewolucja opartą o ideę samorozwoju i inicjatywy każdej jednostki z osobna. Opieranej o jej unikalne umiejętności. Tym samym będzie zwiększała się tak zwana masa krytyczna wierzących w rzeczywistość bez pieniądza i kontroli zewnętrznej. Bo w tej chwili, powiedzmy, mamy taką dźwignię, która jest przechylona, załóżmy, w tą stronę. Większość osób wierzy, że w taki sposób ten świat ma funkcjonować i tylko my ludzie tak się potrafimy funkcjonować. I z jednej strony jest tutaj właśnie Bartek i projekt Chęc, projekt Wenus, czy inne osoby, które promują i zachęcają do tego, żeby iść w zupełnie innym kierunku i uwolnić nas z tego systemu, a raczej może nie tyle uwolnić, a po prostu rozwinąć naszą świadomość do tego, że możemy uwierzyć w funkcjonowanie harmonijne. Więc jeżeli będzie osób przybywało, to w pewnym momencie osiągnie właśnie punkt krytyczny, w którym dźwignia przechyli się w drugą stronę i tym samym
będziemy świat mogli już kreować w 100%. Więc na samym początku będzie to taka praca osobista, chałupnicza, pełna przygód i jeszcze niemożliwości korzystania w pełni z tych możliwości wolnego dostępu do wszystkiego, ale z czasem będzie się to po prostu zwiększało. I właśnie, jak to działa? Czy chciałbyś żyć zdrowiej? Czy chciałbyś żyć ekologicznie i w zgodzie z naturą? Bo może takie idee ci przyświecają. Może chciałbyś po prostu mieć sprawne ciało. Może chciałbyś coś w sobie zmienić. Może chciałbyś zakończyć wojny i niesprawiedliwość na świecie. Może chcesz zaprzestać kłótniom, napięciom i nieporozumieniom społecznym. Może po prostu chciałbyś pomagać innym. Może chcesz zmienić swoje życie na lepsze. Może chciałbyś zmienić jakikolwiek dotychczasowy system, który funkcjonuje na świecie. Albo po prostu chciałbyś nadać sensu swojemu życiu. To jest to możliwe właśnie dzięki społeczności bezpieniężnej i projektowi HENS. Dzięki samorozwojowi, bo cała zmiana jest w tobie, oraz osobistej inicjatywie, dzięki której coś się będzie zmieniało. Samorozwój i osobista inicjatywa mają źródło we wnętrzu każdego z nas. Bo jest to pomysł, jest to wiedza, jest to doświadczenie, to są umiejętności, energia, determinacja i tym podobne. To jest w nas. Dzięki temu dostęp do nich jest tylko możliwy przez każdego z osobna, przez tą konkretną osobę. I nie podlega kontroli jakiegokolwiek urzędu czy jakiejkolwiek zewnętrznej osoby, bo to jest we mnie. Ja o tym decyduję, co z tym zrobię. Czyli inicjatywa osobista, na której opiera się cały ruch i cała ta zmiana. I zalety inicjatywy osobistej. Rozwijanie relacji międzyludzkich, w tym zaufania i szczerości. Bo jeżeli ja coś inicjuję, coś chcę robić, to wchodzę w relacje z ludźmi. I ja powinienem budować, bo taka jest idea, o szczerość i zaufanie. Nie ma między nami pieniędzy, jest tylko czysta chęć pomocy lub zrobienia czegoś wspólnie, zbudowania. Samorozwój i nauka. Ze względu na to, że inicjuję coś sam, wymaga to uczenia, rozwoju samego siebie. Po prostu dobra zabawa, bo w wielu takich inicjatywach dobrze się, ja się dobrze bawię. I uważam, że w takich inicjatywach bezpieniężnych, które nam tak naprawdę na co dzień towarzyszą przez cały dzień, jest dużo miejsca na dobrą zabawę. Inicjatywa osobista daje realny wpływ na rzeczywistość, która w danym momencie otacza. Czyli nie trzeba słuchać wiadomości z internetu, telewizji czy od innych osób, tylko otworzyć oczy, rozejrzeć się w koło i samemu zrobić inicjatywę, która będzie zmieniała tą rzeczywistość. W momencie, kiedy nie używamy pieniądza, jest to możliwe. Rozwijanie, bo samą zmianą jest to, że nie używamy do tego pieniądza intencjonalnie. Rozwijanie wspólnot regionalnych, gdyż wiele tych zmian będzie miało miejsce regionalnie, w jakimś danym miejscu, gdzie dana osoba przebywa. Inicjatywa osobista, która bazuje na unikalności każdego z nas, pozwala na rozszerzanie opcji wyboru, bo te opcje wyboru są oparte o tą unikalność. Więc mój projekt bezpieniężny będzie mój i oparty na mojej unikalności, a twój będzie oparty na twojej unikalności. Najważniejsze, żeby nie było pomiędzy nami żadnych form pieniężnych. I inicjatywa osobista zaletą i jak duże mam możliwości w takim ruchu rozwijania projektu HENS, to brak potrzeby zewnętrznej pomocy, gdyż to ja inicjuję i ja wykazuję chęć i zapraszam ciebie do współpracy i finansowania, gdyż te inicjatywy bazują na dzieleniu się
tym, co mamy i do czego mamy dostęp, a nie chęci posiadania czegoś więcej i oczekiwaniu na jakąś magiczną kwotę X, która rozwiąże cały problem. Ten problem i zmiany są w inicjatywie. Dzięki temu przy projektach HENS zmiany i ewolucja społeczna zachodzić będą bez napięć, straszenia, kłótni czy wojen, bo będzie to bazowało na inicjatywie każdej jednostki, która świadomie w swoim tempie będzie implikowała zmiany w oparciu o funkcjonowanie bez pieniędzy i dzieleniu się dla innych. Zmiany i ewolucje zachodzą dzięki zbiorowemu rozwojowi, bo każdy z nas będzie się rozwijał i będą wypływały z inicjatyw i rozwoju każdej jednostki z osobna, czyli my jako grupa, ale też poziom niżej, ten grupowy rozwój będzie wspierał rozwój indywidualny ciebie jako osoby. I teraz dla osób, które, bo to był ten, nad którym chwilkę czasu przygotowywując cały ten projekt ostatni rok zastanawiałem się, osobista inicjatywa jest chroniona prawnie, nie podlega opodatkowaniu, jeśli nie towarzyszy jej aspekt finansowy. W całym tym ruchu bezpieniężnym największą siłą jest to, że nie trzeba się niczego obawiać, jeżeli chodzi o jakieś formy urzędowo-prawnicze. Każda inicjatywa, każdy pomysł, dzisiaj są narzędzia takie jak na przykład Creative Commons License, gdzie ja nie muszę nikomu płacić, nikogo zatrudniać, żeby zastrzec prawo do mojego pomysłu i ustalić, w jaki sposób ten pomysł może być w dalszym procesie zapożyczany czy użytkowany. Ja osobiście za swoje pomysły szylduję dzieleniem się w takiej samej formie jak ja, czyli ja daję do wszystkiego dostęp swobodny i bez za darmo, więc z tych projektów czy pomysłów, treści ty również możesz korzystać, jeżeli będziesz używał go w taki sam sposób jak ja, czyli bez finansów. I nie ma kwestii jakiejś opodatkowania, gdyż ja podam przykład osobistej inicjatywy. Spotkanie weekendowe z znajomymi czy z rodziną. To jest osobista inicjatywa. W momencie tego spotkania nie dochodzi do żadnego biletowania, spotkania, abonamentowania czy jakichkolwiek opłat. Każdy przychodzi to, z czym miał dostęp, nawet jeśli wcześniej zdobył to za pomocą finansów, ale przychodzi i dzieli się tym. I tak dochodzi do tego zdarzenia. I żaden fiskus czy żadna jakaś instytucja nie ma co tam robić, bo nie ma motywu finansowego tego spotkania, nikt nie chce go zrobić po to, żeby jeszcze więcej zarobić w projektach HENS, bo wiadomo, że w życiu różnie finansowym i opartym na religii pieniądza, różnie się to dzieje. I teraz tak, zaletą promowania projektów HENS i projektu HENS dla osób korzystających w dalszym ciągu z narzędzi finansowych, czyli nadal zarabiających na cały etat, inwestujących, posiadających i tak dalej, ale jednocześnie wspierających projekt HENS, udzielających się, inicjujących coś dla HENS, czy po prostu korzystających, jest korzyścią jest to, że obniża się własne koszta finansowe, gdyż wszelkie inicjatywy w HENS są za darmo, czyli jeżeli będzie projekt bezpłatnego jedzenia, to nie będziesz wydawał pieniędzy na jedzenie. Jeżeli będzie projekt bezpłatnego mieszkania czy korzystania z jakiejś przestrzeni, to wtedy obniżają się twoje koszta funkcjonowania. Jeżeli będzie projekt swobodnego i wolnego dostępu do ubrań, tym samym twoje koszta
za ubrania i buty spadną. Jeżeli będą projekty uruchamiane z projektu swobodnej pomocy, to tak jak na przykład w moim przypadku, nie będziesz musiał płacić za jakieś usługi masażu w moim przypadku, może fryzjerstwa, może jakieś porady finansowej, może porady prawnej, może porady zdrowotnej czy jakiejkolwiek. Oraz twoje koszta będą się obniżać w projektach z grupy swobodnej rozrywki, czyli wszelkie inicjatywy dla ludzi nie będą biletowane, abonamentowane, tylko będą się po prostu działy dla ludzi. Więc dlatego warto korzystać i głośno opowiadać o tym, bo nic się na tym nie traci, nie trzeba nic finansować. Chodzi o to, żeby promować i rozwijać własną świadomość. Dzięki osobistej inicjatywie, jako ludzie z własną wiedzą, bo w tym, jakby w tej transformacji, w tej ewolucji, uważam, że to jest jeden z takich istotniejszych aspektów, że nie ma się co bać, że nie damy sobie rady, gdyż dzięki tym osobistym inicjatywom, jako ludzie z własną wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami i surowcami, do których mamy dostęp, stajemy się w projektach HENS sami dla siebie nawzajem wykonawcami usług i zadań, których oczekujemy czy chcemy, dystrybutorami dostarczającymi potrzebnych materiałów lub usług oraz magazynami przechowującymi potrzebne materiały, wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Bez potrzeby wymieniania się czymkolwiek więcej poza kontaktem i relacją, bo to jest ta waluta, którą rozwijamy i promujemy, żeby zmniejszać wpływ i znaczenie religii pieniądza i wszystkim tym obecnym czy dotychczasowym walutą. Wytłumaczę to na przykładzie projektu Free Massage, czyli moja głowa to magazyn mojej wiedzy, doświadczeń i umiejętności do masażu. Ja je przechowuję w sobie. Dzielę się z tobą. Mam dostęp do stołu, do masażu, mam dostęp do przestrzeni. Ja się tym dzielę. Jestem magazynem wiedzy i surowców. Ty przychodzisz, decydujesz się na to, że chcesz skorzystać, bo wiesz, że będzie ci, czy czujesz, że będzie ci potrzebny masaż, więc ty transportujesz do mnie jakiś rodzaj olejka, ręcznika i prześcieradła, bo to są twoje surowce, do których będziesz miał dostęp. I ty je transportujesz i ty się nimi dzielisz. I dzięki temu dochodzi do umowy, my sobie tą umowę robimy i nie wymieniamy się niczym więcej, poza tym, do czego mamy dostęp. I ten schemat działania ma istnieć w każdej formie dowolnej inicjatywy, promującej i rozwijającej świat bez pieniądza. Stworzyłem tak zwane narzędzie 5-4-3-5, czyli 5 pytań, 4 porady, 3 poziomy wiedzy i zmiany i 5 obszarów zmiany i wiedzy, które to narzędzie może służyć jako wprowadzenie i inspiracja do rozpoczęcia osobistego rozwoju inicjatywy opartej na bezpieniężnych kontaktach i relacjach. I tutaj podam przykład 5 pytań. Czyli jeżeli chciałbym zacząć funkcjonować powolutku, krok po kroku i uczyć się, jak funkcjonować bez pieniędzy, w połączeniu z samym rozwojem, bo ja na przykład używam to w momentach, kiedy czuję jakieś wpływy czy kontrolę emocji, myśli, czy może jakichś zewnętrznych historii, to kiedy czuję się, najprościej mówiąc, nie skontaktowany sam ze sobą, zadaję sobie pytanie. Czy jestem spragniony, czy chce mi się może pić? Jeżeli tak, to jak mogę samodzielnie uzyskać dostęp do wody lub napojów, których czuję, że naprawdę potrzebuję, nie używając pieniędzy i opierając się na mojej aktualnej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, możliwościach miejsca, w którym aktualnie się znajduję i zasobach, do których mam swobodny dostęp. I teraz, jeżeli w moim mieszkaniu leci woda z kranu, ja mogę w tym pierwszym kontakcie napić się tej wody i jakby nie muszę wymieniać się płatnością
przy jakby pozyskaniu tego napoju, to jest dostęp bezpieniężny do wody. Nie chodzi o to, żeby chodzić do szukać rzek czy źródeł, chodzi o to, żeby mieć dostęp do tego. Oczywiście jest to w formie jakby później opłat takich mieszkaniowo-bytowych, ale to może w innym filmie będę tłumaczył, co chodzi, ale w takiej bezpośredniej formie jest to jak najbardziej krok do tego, żeby transformować świat do formy bezpieniężnej. Ale jeżeli chce mi się pić i pójdę i zapłacę komuś, żeby mi nalał coś, nalał mi wody, nalał mi soku, nalał mi piwa, muszę za to zapłacić, to wtedy nie korzystam z tego, chyba że mogę otrzymać to bezpłatnie. Korzystając z mojej wiedzy, opowiadając o tym, co robię, jak robię i w jakim kierunku idę, albo znając miejsca, w którym na przykład takowe rzeczy do picia są dostępne bezpłatnie. Może nie chodzi o to, że jestem jakby ze sobą, źle się czuję, czy nie skontaktowany, może po prostu jestem głodny i w tym samym procesie. Jeśli tak, jak mogę samodzielnie uzyskać dostęp do żywności, składników odżywczych, których naprawdę potrzebuję, nie używając pieniędzy i opierając się na mojej aktualnej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, możliwościach miejsca, w którym się znajduję i zasobach, do których mam swobodny dostęp. Ja osobiście, jeżeli chodzi o jedzenie, korzystam z rzeczy, które są wyrzucane lub planowane do wyrzucenia przez supermarkety i z jedzenia, które pozostaje niezjedzone, a jest planowane do wyrzucenia przez firmę cateringową. I tym samym mam dostęp w sumie do większości produktów, od jajek, sera, wędlin, mięsa, warzyw, mąk i innych rzeczy, więc jakby ja w taki sposób to rozwiązuję. Dodatkowo mogę oczywiście iść i z kimś porozmawiać, powiedzieć, żeby podzielił się jedzeniem w zamian za moją umiejętność, moją wiedzę, ale bez konieczności wymiany pieniężnej. Trzecie pytanie. Może nie, jakby nie jestem, nie chodzi o, że jestem nieskontaktowany ze sobą, może chodzi o to, że muszę sobie zadać pytanie, jaka jest moja prawdziwa potrzeba, którą czuję, że chciałbym zrealizować w tym konkretnym momencie. I zaczynam ją po prostu realizować, nie używając do tej realizacji pieniędzy i opierając się na aktualnej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, możliwościach, miejsca, w którym się znajduję i źródłach, do których mam swobodny dostęp. Czyli może po prostu muszę odpocząć, może po prostu muszę z kimś porozmawiać, może po prostu muszę spędzić dobrze czas i realizację tych potrzeb opieram o realizację bezpieniężną. Czyli nie chodzę gdzieś i nie płacę za to, żeby ktoś mi dostarczył tej usługi, tylko ja staram sobie ją samodzielnie dostarczyć bez pieniędzy. 4. Jaka jest moja rzeczywista potrzeba znalezienia informacji lub edukacji? Bo może nie jest ze mną coś nie tak, czy ze światem jest coś nie tak, może brakuje mi jakiejś informacji, może po prostu musiałbym się czegoś nauczyć w danym momencie. I po prostu zaczynam zdobywać te informacje i edukację, nie używając pieniędzy, opierając się na aktualnej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach, możliwościach miejsca, w którym się znajduję i zasobach, do których mam swobodny dostęp, od ludzi po narzędzia itd. W chwili obecnej, dzięki bibliotekom, dzięki dostępowi do internetu, wszelaka wiedza z wszelakich obszarów jest dostępna bez pieniędzy. I samo czytanie i eksperymentowanie i próbowanie i ćwiczenie i uczenie się pozwala na to, że taką wiedzę można mieć dostęp za darmo. Dodatkowo można również deklarować pomoc bezpłatną jakimś specjalistom i powiedzieć, że chciałbym się tego nauczyć bez pieniędzy, a w zamian mogę służyć pomocą. Więc sposobów jest mnóstwo. To jest jakby kreatywność ma też ewoluować. Piąte pytanie, bo te 5 pytania intencjonalnie tworzyłem w oparciu o taki schemat, że pierwsze 4,
czyli czy jestem spragniony, czy jestem głodny, jaką mam potrzebę lub jaką mam potrzebę informacji, edukacji, jakby kieruję przede wszystkim do siebie, tak? Zaspokajam te swoje wewnętrzne potrzeby, żeby czuć się dobrze, ale jeżeli nadal czuję, że coś jest ze mną lub ze światem nie tak, taką mam interpretację, to wtedy zadaję sobie pytanie, jaka jest moja prawdziwa i rzeczywista potrzeba udzielenia pomocy komuś lub czemuś, a którą właśnie odczuwam w danym momencie. I po prostu zaczynam pomagać, zaczynam po prostu robić coś dla innych osób, opierając tą pomoc, oczywiście nie opierając się na pieniądzach, a opierając o aktualną wiedzę, doświadczenie, umiejętności, możliwości miejsca, w których się znajduję i zasoby, do których mam swobodny dostęp. I te pytania pozwalają jakby filtrować inicjatywy do tego, żeby po prostu zacząć nie korzystać z pieniędzy i rozwijać tą swoją umiejętność niekorzystania z pieniędzy. W tym jednym z poprzednich slajdów była korzyść obniżania właśnie obniżania kosztów finansowych miesięcznych dzięki właśnie podążaniu i rozwijaniu tego projektu i rozwijaniu przede wszystkim samego siebie. Twój rozwój będzie rozwojem całego świata bezpieniężnego, bo na tym to się opiera. Ale ja również mówię o tym, że jeżeli chciałbyś dokonać jednej z najlepszych inwestycji, bardzo szybko zwracającej się, to jest po prostu rozwijanie umiejętności życia bez pieniędzy, gdyż zachowujesz dochód, przychód, który do ciebie dochodzi, ale nie dajesz, nie transferujesz tego na zewnątrz, gdyż realizujesz wszystko na podstawie siebie. Wtedy możesz, nie wiem, jeżeli miałeś jakieś inwestycje, spłaty kredytów czy jakiekolwiek rzeczy, to one po prostu pójdą szybciej, bez konieczności jeszcze do inwestowywania w coś jeszcze dodatkowo. Nie, inwestujesz przede wszystkim w siebie i w swoje umiejętności i to daje ci niezależność. Zasady działania społeczności HENS, te początkowe, opierają zasady na działania open source system. Ten system jakby operacyjny, jeśli go mogę tak nazwać, działa w świecie programistów, czyli są projekty, które są ogólnodostępne bezpłatnie dzięki temu, że programiści, którzy tworzą te projekty, zadeklarowali, że będą dzielić się swoim wolnym czasem i umiejętnościami w celu tworzenia tych projektów. I tyle. I teraz każda osoba ustala własne zasady i warunki dzielenia się z innymi, żeby rozwijać to. Nie chodzi o to, żebyś się od razu podzielił wszystkim, tylko stopniowo rozwijam. Wpierw podzielę się moją wiedzą i stworzę projekt informacyjny. Później stworzę projekt, w którym będę pomagał fizycznie, komuś coś posprzątać, pomalować, odrestaurować, naprawić, wymasować i tak dalej. Może kolejnym krokiem będzie dzielenie się jakimiś surowcami, do których mam dostęp. Tusz do drukarki, kartka, jedzenie, ubrania, narzędzia, samochód czy cokolwiek takiego, rower. Stopniowo to uwalniam. I teraz tak, tutaj każda z tych kropek zielonych przedstawia jedną osobę, czyli załóżmy, że nie ma presji na to, ile, co i jak masz się dzielić. Stopniowo ze świadomością rozwijasz siebie i sam decydujesz, jak to robić. Więc w tym projekcie będą jakby mogły uczestniczyć osoby, które na przykład głównie opowiadają o tym, ale jakby nie robią żadnego z powrotu tem jakby wsparcia takiego jakby fizyczno dzielenia się wiedzą lub umiejętnościami, tylko na przykład korzystają z darmowej usługi fryzjera, korzystają z darmowej opieki dzieci, tak? I to jest w porządku, to jest wszystko w porządku, bo prędzej czy później taka osoba w procesie ewolucji w jakiś sposób będzie już zmieniona i będzie to oddawała. A z drugiej strony może być osoba, która już niczego nie będzie jakby pobierała, czy bardzo mało, i będzie głównie oddawała, będzie dawała swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje surowce, do których ma się dostęp
i tak dalej. Więc w taki sposób każdy z nas będzie sobie się ze sobą dzielił, oddawał i pobierał bez potrzeby pieniądza. Po prostu będę przychodził, pytam, słuchaj, miałbym taką potrzebę, czy jest taka możliwość, tak? Dzisiaj o 16 albo w piątek o tej godzinie będę mógł się z tobą tym podzielić, czy ci w tym pomóc. Ja osobiście uruchomiłem pierwszy taki projekt, mój osobisty Free Massage, czyli już o nim wcześniej wspominałem, czyli można do mnie przychodzić bezpłatnie na masaż wszelaki. Od fizjoterapeutycznego czy sportowego, po prostu masaże relaksacyjne. Grupy projektów, które pozwalają na rozwijanie społeczeństwa ludzi, ziemi i natury bez i jakby zmieniania świata w świat bezpieniężny. Czyli tak, jest grupa pierwsza, free food, czyli wszelkiego typu inicjatywy związane z swobodnym i wolnym dostępem do jedzenia. Mogą być to grupowe wyjazdy odbierania rzeczy z marketów, które są wyrzucane i dystrybuowanie ich w jakiś sposób dla innych ludzi. Może to być się dzielenie umiejętnością gotowania, czyli ja potrafię robić pierogi i wystawiam ogłoszenie, że mogę komuś zrobić pierogi. Proszę mi dać, podzielić się swoimi surowcami i ja przygotuję dla ciebie pierogi, bo lubię to robić, ciasto czy jakąkolwiek formę, ale w formie bezpieniężnej. Mogę przygotować kolację, restaurację, cokolwiek. To jakby jest wolna amerykanka i kreatywność jak najbardziej mile widziana, ale bez pieniędzy pomiędzy nami. Budujemy kontakt, budujemy relacje i zaufanie między sobą. Free shelter, czyli wolne, swobodne schronienie, czyli dzielenie się nieużywaną, niezagospodarowaną przestrzenią lub przestrzenią do rekultywacji, do której ma się dostęp. Czyli ja na przykład free shelter, free food realizuję w taki sposób, że dla osób, które mieszkają wspólnie ze mną na mieszkaniu, ja im dystrybuję i mają większość jedzenia jest za darmo. One jakby sobie same swobodnie decydują, czy jeszcze chcą sobie dla siebie coś zdobyć innego, ale większość pokarmów od pieczywa po owoce, warzywa, mięsa, sery jakby są dostępne. Free shelter tak samo, czyli na przykład ja mam dostęp do dwóch pokoi, osoby korzystają z niego bezpłatnie. Free help, czyli wolna pomoc, przykładem, czyli dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, talentami, zainteresowaniami czy surowcami i narzędziami, do których ma się dostęp. Mam wiertarkę, dzielę się, informuję wszystkich, można ode mnie pożyczać wiertarkę swobodnie, przestań chodzić i kupować kolejną. Mam samochód, mam rower, mogę się podzielić dany dzień. Zatankuj go sobie, a samochód jest do twojej dyspozycji na jakiś tam czas, rower tak samo. Ja na przykład w free help może być właśnie masaż, może być jakaś umiejętność typu, usługa typu fryzjer, obcinanie psów, włosów psów, dowolne. Naprawdę każdy, co umie i potrafi, może się podzielić, albo po prostu jakieś informacje, wiedza, umiejętność tłumaczenia tekstów, pomocy, wsparcie emocjonalne, tak, rozwój jakiejś świadomości żywieniowej i tak dalej. To wszystko jest w grupie Free Help. Free clothes, czyli swobodne i wolne ubrania, czyli dzielenie się nieużywaną lub planowaną do wyrzucenia odzieżą czy materiałami do uszycia przez supermarkety, sklepy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Czyli również projekty związane z tym, żeby jak największą część ubrań dystrybuować swobodnie i bezpieniężnie do ludzi lub na przykład tworzyć projekt uczenia się szyć, samemu to szyć. I ostatnia dziedzina, grupa to free entertainment, czyli swobodna i wolna rozrywka. Wszelkiego typu projekty służące dobrej zabawie między ludźmi. Więc, bo ja osobiście uważam, że żeby jakby przyspieszyć proces ewolucji
świata w bezpieniężne, to na podstawie właśnie swobodnego jedzenia, swobodnego schronienia, pomocy, ubrań i rozrywki. Dzięki temu jakby będzie można przede wszystkim samodzielnie się rozwijać, uczestnicząc i rozwijając tę inicjatywę, ale zachęcając, bo to są takie obszary, które są bardzo bliskie, tak? Chcemy jeść, chcemy mieć schron nad głową, potrzebujemy czasem jakiejś pomocy czy wiedzy od kogoś, potrzebujemy czasem jakiegoś ubrania i dobrze się bawić. Więc to są jakby te grupy, które będą pozwalały na to, żeby realizować i rzeczywiście rozwijać świat jako świat bezpieniężny. Ogólnie, ludzie dla ludzi, ziemi, natury, bez oczekiwań i bez ograniczeń. Zauważyłem, że świat bez pieniędzy i relacje bez pieniędzy tworzą przecudowną atmosferę i chemię pomiędzy ludźmi. Gdyż ja, tworząc projekt Free Massage, nie mam żadnych ograniczeń, w jaki sposób jakby go realizuję. Mogę tańczyć, mogę śpiewać, mogę jakby rozwijać swoje nowe, nie wiem, techniki relaksacyjne, bez konieczności pytania kogoś o zdanie, jakichś członków magicznych rad i nadzorców czy uczelni. Mogę sam sprawdzać, czy pytając osobę, która przychodzi na masaż, czy dla niej to będzie w porządku. A osoba, która przychodzi, nie ma żadnych konkretnych oczekiwań, bo w sumie ma dostęp do tego swobodnie. Ale po zakończeniu takiej usługi jest niesamowita satysfakcja, przynajmniej z mojej strony i z tego, co słyszę od osób, które też z tej formy bezpieniężnej korzystają, że to jest realna pomoc bez intencji zarobku na tej pomocy, czyli pomoc dla ludzi, dla człowieka bezpośrednio. Przykład ewolucji inicjatyw HENS to jako przykład podam naukę jazdy na rowerze w dzieciństwie. Piotrek, Basia i Zosia. A może nie. Piotrek, Bartek, bo jestem Bartek i Zosia. Piotrek, Bartek, Zosia. Piotrek miał rower. A jeszcze nadmienię, że w dzieciństwie nie przypomina sobie żadnego ministerstwa od rowerów, nie przypomina sobie żadnej uczelni, kościoła, prezydenta, ministra, kierownika rowerowego. Odbywało się to tak, że miało się dostęp do roweru i załóżmy, że na te trzy osoby Piotrek miał rower, jeździł na nim, nauczył się, odłożył, bo poszedł sobie coś zjeść. Siadła Zosia bodajże, dwa razy się przewróciła, w końcu się nauczyła i stwierdziła, że idzie pograć w gumę albo w berka z koleżankami i kolegami. Więc siadł Bartek, który też po kilku próbach nauczył się jeździć. Każdy uczy się i stopniowo rozwija. Dzięki swobodnemu dostępowi odbywa się to w harmonii, bez napięć, szturchań, posuwań, jakichś tam, nie wiem, no, popychań nawzajem, tylko każdy w swoim odpowiednim czasie i każdy, większość nauczyła się jeździć na rowerze. Bez konieczności zakazów, nakazów, zasad i innych jakichś tam, nie zasad, ale jakichś ustaw, regulacji, wysokości siodełka czy szerokości szprychy. Moimi przykładami już wspominałem o jakby właśnie z mieszkanie. Ja próbuję to realizować, czy realizuję to na swój sposób, że mam dostęp do mieszkania. Moja styczność z pieniędzmi jest taka, że pomagam. Wróciłem do podstawowej pracy ze względu na to, że chcę też pokazać, że to nie ma znaczenia, w którym miejscu jesteś i co robisz. Po prostu możesz zacząć to robić w tym miejscu, gdzie to robisz. Czyli wróciłem do branży sprzątania i pomagam osobom w biurze sprzątać, które nie mają jeszcze tej świadomości, że mogą posprzątać po sobie same. I teraz tak, firma tak standardowo transferuje kwotę X na konto. Ja z tej kwoty pokrywam wszystkie jakby zobowiązania tylko dotyczące samego mieszkania, czyli to jest mieszkanie, czynsz, woda, prąd, ogrzewanie plus opłata za telefon i internet. To jest wszystko. Resztę transferuję i oddaję do rodziny. I
i nie mam żadnej innej styczności z pieniędzmi, ale mieszkanie udostępniam na projekt Free Massage. Mam jeszcze jakby dwa kolejne pomysły, które będzie może na tym mieszkaniu się odbywały. Prezentacje czy spotkania, dzielenia się właśnie jakąś pomocą czy umiejętnościami. A dwa pokoje udostępniam jakby wcześniej nieznanym, dwa miesiące temu nieznanym osobom, które normalnie pracują w pełni, jakby korzystają z finansowych narzędzi, ale pobyt tutaj mają bez kosztu, bez opłat. Mi to jakby też pomaga opisywać i pokazywać, jak duże zachodzą zmiany w człowieku, kiedy z pomiędzy tej relacji wyciąga się pieniądz. Tak, ta ewolucja ze świata pieniężnego właśnie w świat pieniężny nie potrzebuje pieniędzy do tej zmiany. Ani twojej wiary w to, że to te pieniądze, czy system, czy ktoś pomoże. Wszystko, czego ta ewolucja potrzebuje, to twojej unikalności. Im większa unikalność, tym lepiej. I inicjatywy. Dla ludzi, dla natury, dla ziemi, dla natury, bez pieniędzy. Ja osobiście rozglądam się i szukam miejsc i przestrzeni nieużywanych, niezagospodarowanych lub przestrzeni do rekultywacji, do której ma się dostęp, którą by się chciało podzielić właśnie w celach rozwijania projektu HENC. Z wszelkiego typu surowców, od jedzenia, materiałów, narzędzi czy sprzętów elektronicznych nieużywanych lub planowanych do wyrzucenia, a do których ma się dostęp, żeby dystrybuować je dalej do ludzi bezpośrednio bez pieniędzy. I rozglądam się po prostu za ludźmi, bo w tej chwili samodzielnie rozwijam ten projekt, czy go buduję, ale chciałbym właśnie krok dalej robić, żeby większa ilość osób zaczęła świadomie, intencyjnie jakby udzielać się bezpłatnie, ale nie z myślą, tak jak jest to na przykład w jakichś fundacjach non-profit, gdzie pomaga się bezpłatnie, no ale w sumie na samym końcu ta fundacja i tak jakby zarabia na czymś i osoby tam zarządzające tą fundacją się finansują, korzystając z czyjejś pracy. Nie, właśnie chciałbym korzystać czy zachęcić te osoby do współpracy, ale z myślą o tym, że ideą nie jest jakaś krótkofalowa, tylko szeroka idea tworzenia świata bez pieniędzy, więc nie muszą służyć fundacji, żeby ktoś na górze tej fundacji mógł sobie się finansować, a ten na samym dole jakby oddawać swoją inicjatywę, wiedzę bezkosztowo, tylko jak już to robić, to z ideą, żeby ten świat właśnie przekształcić w taki swobodnym dostępem do wszystkiego i dla wszystkich. Jeśli chciałbyś rozpocząć projekt czy inicjatywę, ja mógłbym być ci w tym pomocy, to możesz liczyć na kontakt ze mną. To też jakby chcę pokazać, że w świecie bezpieniężnym transparentność jest jak najbardziej, nie trzeba się niczym martwić. Moim celem nie jest zarobienie na tobie, czy na kimkolwiek. Moim celem jest rozwinięcie świata i rozwój świata, jakby pomoc w ewolucji do świata bez pieniądza, z dostępem do wszystkiego i nadaniu życia większego znaczenia niż tylko chodzenie do pracy czy realizowanie projektów dla pieniędzy, które mogą dać swobodę. Skończmy z tym, miejmy tą swobodę i rozwijajmy się jako ludzie, dla ludzi i dla ziemi i dla natury. Więc tutaj są dane. Dodatkowo tutaj pod tym linkiem będą dostępne wszelkie materiały do ściągnięcia, łącznie z tą prezentacją. Link bodajże będzie pod tym filmem. Ale tam będzie można ściągnąć wszelkiego typu opisy, właśnie definicje z HENC i z tego świata bezpieniężnego i samą tą prezentację, którą oglądacie. I na koniec inspiracje do działania. Twoja wolność to nie to, co robisz. Twoja wolność to sposób, w jaki myślisz o tym, co robisz. Jesteś wolną istotą zanurzoną we wszechświecie możliwości.
Nikt i nic nie może dać ci prawa do bycia tym, kim chcesz. Żadna osoba czy instytucja. Prawo do bycia kim chcesz możesz dać sobie tylko ty sam. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość zatem nie jest jednorazowym aktem, a nawykiem. Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. Jeśli zauważasz, że znajdujesz się po stronie większości, czas byś się zatrzymał i zastanowił. Tworzenie jest lepszym sposobem wyrażania siebie niż posiadanie. To właśnie przez tworzenie, a nie przez posiadanie objawia się życie. Nasze działania nie zawsze dają poczucie szczęścia, ale nie ma szczęścia bez działania. Nie okaleczaj swoich dzieci, czyniąc ich życie łatwym. Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Dodatkowo zamieszczam filmy, w większości bezkosztowe, oprócz chyba filmu Tomorrow, jednak dla osób wtajemniczonych można ten film znaleźć również w wersji bezpłatnej. Filmy opowiadające o tym, jak można żyć bez pieniędzy, jak już się żyje i w jaki sposób my możemy to robić i rozwijać to. A tutaj są strony, które również o tym opowiadają, jak żyć bez pieniędzy, jak to rozwijać i jaka jest idea. Wszystkie źródła są w języku angielskim. Bardzo dziękuję za obejrzenie i jesteśmy w kontakcie, wspólnie zmieniając świat na bezpieniężny dla ludzi, ziemi i natury. Cześć.